Witajcie moi magiczni, jeżeli jesteście ze mną od dłuższego czasu, to wiecie, że jestem psychofanem kosmetyków marki Jeffree Star Cosmetics. Samego Jeffrey'a niekoniecznie, natomiast jego kosmetyki naprawdę bardzo lubię. Jeśli chodzi o pomadki, no to matowe są rewelacyjne. Jeśli chodzi o cienie, to też nie można się przyczepić do jakości tych produktów. I dlatego dziś przychodzę do Was z testem palety, którą bardzo ciężko w Polsce zdobyć, ale jest dostępna. Orchy Palette. Jest to paleta, która jest naprawdę mega intrygująca. Jak na Jeffrey'a przystało, jest kontrowersyjna. Pudełko wygląda w ten sposób, więc mamy tutaj nagie ciała różnych osób. No sama nazwa też sugeruje. Natomiast jak wygląda zawartość tego otóż dzieła sztuki? Tutaj mamy na napisie wytłoczone sylwetki Jeffrey'a. Natomiast tak, mamy duże lusterko w tej palecie, które nas zupełnie nie interesuje. I takie oto cienie. Założenie tej palety jest następujące. Mają być to odcienie różnych kolorów skóry ludzi. I powiem Wam tak, cała paleta jest w matach, co jest ogromnym plusem, ponieważ dla wizażysty powinien to być nie lada rarytas. Zobaczymy, czy faktycznie maluje się tymi cieniami dobrze. Oczywiście pokładam duże nadzieje względem tej palety, bo do tej pory Jeffrey raczej mnie nie zawiódł w swoich produktach, więc liczę, że i tym razem tak będzie, a jak to wyjdzie, to zobaczymy. Ja na mojej twarzy mam podkład, puder, błyszczyk, co by Wam troszkę błyszczeć, no i wykonamy sobie jakiś makijaż przy użyciu samych matów w kolorach nude. Także zobaczymy, co to będzie. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął makijażu od jakiegoś jasnego cienia. Tutaj mamy dosyć dużo ich w tej palecie. Myślę, że zacznę od tego chłodnego. Ewentualnie jeszcze sobie ten przetestujemy, a później pójdziemy już w konturowanie oka. Trochę się pylą, ale to jak na produkty Jeffrey'a dosyć standardowe. Po raz kolejny jasny cień, prawie biały, nie zawiódł mnie u Jeffrey'a. Jest mocno napigmentowany. No zobaczcie to po prostu. Tutaj mam gołą skórę, znaczy jest tam odrobina korektora. A tu mam ten cień, no fenomenalne. To na drugie oko nałożę ten bardziej bananowy. Lekko zarzucony, żebyśmy zobaczyli też różnicę, czy w ogóle czymś się te cienie od siebie różnią w praktyce. No i się różnią. Nie jest to łatwe, ale fajnie. Dobrze, że nie jesteśmy oszukiwani, że w palecie jest, wiecie, od cholery cieni, a wszystkie są takie same. Tylko, że jednak faktycznie te niuanse w tonacji kolorystycznej, w ich temperaturze są widoczne. Dobra. Cieni beżowych mamy tutaj jeszcze całą gamę, natomiast myślę, że należy już przejść dalej. Teraz wykorzystajmy sobie ten lekko zaróżowiony. Ładny kolor zdrowej skóry, jak najbardziej mi się podoba. Teraz przejdźmy do tego koloru i nałożymy go sobie na dole. Wewnętrzne kąciki sobie rozjaśnię przy użyciu tego bananowego. Mam i ciepłe tło, i ciepły kolor skóry, więc myślę, że jednak w te ciepłe tony trzeba bardziej uderzać. To wszystko jest na razie bardzo przyjemne, natomiast mamy tutaj już praktycznie dwa pierwsze rzędy wykorzystane. Te chłodne kolory są ciekawe, ale może dodam je później, żeby coś przełamać, natomiast na ten moment niespecjalnie chcę ich używać. Teraz przejdę do średniego brązu. No w tej palecie to można powiedzieć do jasnego brązu. Szczerze, co tutaj mówić? Pracuje się tym jak marzenie. Świetnie się rozciera w taki miękki dymek. Bez żadnych komplikacji. Bądźmy szczerzy, przypuszczałem, że tak będzie. Ogółem tą paletę dostałem pod choinkę, ale nie używałem jej specjalnie, żeby nagrać najpierw test dla Was. Bardzo mnie świeżbiło, zwłaszcza, że miałem już kilka makijaży też na kanał w domu. I tak za każdym razem myślałem, może Jeffrey, ale mówię, nie, musimy go przetestować najpierw razem, nie mogę go używać do żadnych makijaży, zanim nie przetestujemy sobie tej palety. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, natomiast wydaje mi się na tym etapie,
że ja z tej palety będę bardzo często korzystał. I żeby nie powtarzać tego samego koloru, to skorzystam teraz z tego. Zaznaczymy sobie dolny zewnętrzny kącik. Może przetestujmy sobie ten rdzawy. Jest on trochę kontrowersyjny, przynajmniej w palecie tak się wydaje. Czy nie będzie za czerwony? No i co ja znowu mogę powiedzieć? No powiem wam tyle, że świetne. Świetne to jest. Buduję sobie smoki na moim oku, ponieważ przy opadającej powiece smoki jest dobrym rozwiązaniem. I tak, tutaj muszę sobie jeszcze przyciemnić, ale wracam do tego cienia. I nim sobie tutaj zobłoczkuję troszkę, żeby mi się to ładnie wszystko tutaj połączyło i żeby to oko nie było takie, wiecie, obcięte przez tą linię, która jest naturalnie, to troszkę sobie tutaj wyjeżdżam do góry. O, i widzicie, już nie ma tego graficznego takiego odcięcia. No, wygląda to bardzo dobrze. Natomiast, żeby test był jeszcze bardziej tutaj spektakularny, to teraz na drugie oko nałożę sobie ten chłodny, wpadający w szarość. Czyli jedno oko będzie bardziej brązowe, drugie będzie trochę bardziej szare. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, jak widzicie, no ja jestem typowo ciepłym typem, więc dużo korzystniej wygląda u mnie to ciepłe zabarwienie. Natomiast ten chłodny cień też jest bardzo ciekawy. On będzie świetny do tworzenia konturu na przykład i w zasadzie od razu sobie wezmę pędzel do konturowania i odrobinę tego cienia sobie nałożę. Super, tak naprawdę słuchajcie, jak macie tą paletę, możecie sobie darować paletę do konturowania, bo w razie potrzeby możecie spokojnie posiłkować się tymi produktami. No i to wyjdzie, no. Dobra, przetestowałem dopiero 3 pierwsze rzędy i 4 jestem w trakcie, ale no, kurde. Nawet gdyby się okazało, że te najciemniejsze kolory są do niczego, to moim zdaniem warto. Kontur myślę, że się ucieszy z odrobiny ciepła. Może ten? Okej, okay, on jest taki ani ciepły, ani zimny. Czyli też przy bardzo bladych cerach sprawdzi się jako główny produkt do konturowania. No dobra, załóżmy, że chciałbym się trochę rozjaśnić. Czyli może ten cień. Też działa. Naprawdę na ten moment bardzo fajne produkty. Produkty, no jeden produkt, bo to jedna paleta cieni. To chłodne oko jeszcze trochę mnie nie zadowala. Czegoś mi tu brakuje. Wiem, tutaj tą przestrzeń rozetrę jeszcze przy użyciu tego lekko zielonkawego brązu. Zielonkawy, taki oliwkowy bardziej, o. Chociaż oliwkowy to też zielony. A podjadę sobie aż tutaj pod brew. Dobra, ale tutaj też by tak trzeba. Czyli ten. Dobrze, i przechodzimy na sam dół palety. Czyli mamy tutaj takie średnie brązy, ciemne brązy i czerń. Zacznę sobie od tego brązu, który wydaje się być z nutą czerwieni, no taki raczej ciepły. Nim zaznaczę sobie tutaj najpierw dolną linię rzęs, a potem przejdę i tutaj górną też wymodeluję. Więc tak, z ciemnymi cieniami na pewno trzeba uważać, bo są hipernapigmentowane. Intensywność ja tylko dotknąłem, a to... No, będzie trzeba z tego wybrnąć. Już mam resztkę cienia, to zobaczcie, nadal świetnie sobie radzi. Natomiast no tu... nie taki był plan, żeby było aż tak mocne. Dobrze, i bardziej puchatym pędzelkiem sobie to jeszcze rozdymię. Ale zobaczcie, można to wypracować, nie ma tragedii. Nie robią się też żadne dziury. Także jest to paleta dla osób cierpliwych. Chociaż może i dla niecierpliwych, bo pyc, pyc, pyc i macie produkt nałożony, nie? To w takim razie teraz nałożę ten na górną linię rzęs. I delikatnie rozcieram. Podoba mi się to. Naprawdę mi się to podoba. Ten brąz jest chłodny.
Tak jak on tutaj wygląda, jak gorzka czekolada, tak faktycznie on jest chłodny, tu się nic nie wybiło ciepłego. Przy tym jest ciepło, przy tym zdecydowanie nie. To dam w takim razie teraz odrobinę tego. I nim sobie zrobię tutaj zewnętrzny kącik, tak żeby jednak ta linia była trochę widoczna, bo mi się podoba to, że mi wyszła taka kreseczka na moim opadniętym oku. Dobrze, to w takim razie na drugim oku, skoro ono ma być bardziej chłodne, zaczniemy od razu od tej gorzkiej czekolady i zrobimy dolny zewnętrzny kącik. Okay, widzicie, tu już pracuję ostrożniej i to widać. Tu już muszę dołożyć trochę cienia, bo nie nałożyłem go od razu tak dużo. I teraz na zewnętrzną, górną linię rzęs nakładam czarny kolor. Tego boję się najbardziej, bo tutaj może się wiele wydarzyć, jeżeli ten cień mi się osypie na przykład. No tak, i tutaj wyszła mi dużo bardziej graficzna ta linia, przez to też, że ten czarny jest taki intensywny. No i tutaj trochę za dużo kombinowałem z tym, żeby zrobić głębię tego oka, więc muszę tutaj też zwiększyć intensywność. Wracam do czekoladowego brązu. Dodam trochę teraz tego tutaj. I tak, zobaczcie, tutaj mi się zrobiło takie nieładne. Najpierw czyste. Okej, okay. Można to rozpracować nawet czystym pędzlem. Ale mój plan jest taki, żeby teraz to troszkę wyczyścić takim beżykiem. Zobaczymy. Patrzcie, właśnie to, że ta paleta jest w kolorach skóry, sprawia, że naprawdę możemy znaleźć odcień, który pięknie nam tu się wtopi w nasz podkład, naszą skórę i nam wszystko w razie czego wyczyści. To jest po prostu rewelacja. Dodam tu jeszcze trochę tego, bo podoba mi się to, że ta linia się zrobiła taka graficzna, ale żeby ją wyciągnąć jeszcze bardziej, to trzeba ją podbić czymś jasnym od spodu. Przy użyciu może tego chłodnego kolorku zróbmy sobie linię. Bardzo dobrze się cieniują, bardzo dobrze się je rozciera i buduje. I teraz jeszcze takim super cieniutkim pędzelkiem i ciemnym kolorem, chłodnym, może tym teraz, wzmocnię samą krawędź. Tu jest ciężko, bo twarz jest wypukła, więc to ucieka trochę, ale okej, udało się. Spoko. Serio, bardzo spoko. Przy użyciu tego koloru jeszcze sobie ogrzeję troszkę policzki. Tutaj ten kontur też ocieplimy i powiększymy i lekko szyję. Nie tak lekko, to wyszło mocno. By dopełnić makijaż, muszę jeszcze sobie pomalować brwi i nałożyć jakiś rozświetlacz, bo maty matami, ale no trochę tu blado. Ok, wracam do Was ze skończonym makijażem. Jak widzicie, pojawiła się odrobina rozświetlacza, ale nie ma go też za dużo. Ogółem w tej palecie brakuje mi tylko błysków, ale to jest takie, wiecie, gdyby to miała być samodzielna paleta, to faktycznie te błyski byłyby wskazane. Natomiast jako narzędzie do pracy profesjonalnego wizażysty, to jest coś niesamowitego. I powiem Wam tak, jestem trochę rozczarowany tym testem, bo do niczego nie można było się tutaj przyczepić. Jakość cieni jest naprawdę bardzo dobra, są dobrze napigmentowane, dobrze wysycone, dobrze ze sobą pracują do tego stopnia, że jasnym cieniem jesteśmy w stanie zbić ten ciemny, jeżeli coś nam się namaluje za dużo, tak jak tutaj to robiłem. No naprawdę bardzo dobre narzędzie do pracy i jeżeli lubicie takie kolory właśnie brązu, bardzo neutralne, takie kolory trochę ziemi, to jak najbardziej ta paleta Wam się spodoba i myślę, że nawet na użytek własny to jest dobra inwestycja. Paleta kosztuje co prawda 300 zł, ale spójrzcie jak duże są te cienie. Sprawdźmy jeszcze gramaturę. Więc tak, jest tutaj 30 cieni i gramatura to 1,5 grama na cień. Myślę, że to naprawdę dużo i myślę, że będą bardzo wydajne. Także, no cóż, bardzo nudny test, bo do niczego się nie przyczepiłem.
lubię robić testy Jeffree Star Cosmetics, bo ja po prostu lubię te kosmetyki i te testy z reguły wychodzą dobrze. To jest chyba najlepszy test, bo tutaj nie mam zarzutów do żadnego produktu. O ile w tych innych paletach, gdzie są też błyski, czasami coś tam mi nie do końca przypasuje. Natomiast jeśli chodzi o matowe cienie, rewelacja. Moim zdaniem to jest najlepszy produkt marki Jeffree Star Cosmetics, jaki do tej pory testowałem. I bardzo się cieszę, że ją mam. Ja na pewno będę jej bardzo dużo używał, bo no jest tutaj samo dobro. Cienie są dobrze napigmentowane, nawet jasne cienie świetnie neutralizują te ciemne. Tak jak miałem tutaj w tym miejscu, chciałem wybić bardziej tą kreskę, dodając jasnego od spodu. To wszystko zadziałało. Nie stworzyły się tu żadne plamy, żadne grudy, żadne błoto. Pracuje się z tym naprawdę świetnie. Więc cóż, no już nie ma sensu więcej gloryfikować tego produktu. On jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli uda Wam się ją gdzieś zdobyć, to naprawdę polecam. I tak, jeżeli używaliście tego produktu, to dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie. Niezależnie od tego, czy ze mną się zgadzacie, czy też może u Was się ta paleta nie sprawdziła, takie komentarze są ważne, bo każdy z nas ma trochę inne oczekiwania względem produktu, inaczej odbiera jego właściwości, więc nawet jeżeli Wam się ten produkt nie podobał, to koniecznie o tym napiszcie, żeby osoby, które szukają informacji o tej palecie, miały szersze spojrzenie na całokształt sytuacji, bo to, że coś u mnie jest absolutnym hitem, nie musi być u Was i nie musi być u tej osoby, która produktu szuka. Więc jeżeli macie jakieś ostre zarzuty względem tego produktu, to piszcie. Okej, na dzisiaj to już wszystko. Zachęcam do kliknięcia subskrypcji, łapki w górę i widzimy się w następnych odcinkach. Dzięki i do zobaczenia!